Polskie jedzenie jest fantastyczne. Te gołąbki i sernik, to wszystko to zrobiam, ale dzisiaj robimy czegoś innego. Robimy ciasto takie soczyste, że ja nie wiem co. Chyba najsoczyste, co zrobiłem. Zaczynamy od razu, bo ja tutaj nie uspokoję się, zanim zrobicie to i spróbujecie. Włącz piec na 165 stopni, ale kup sobie taki tani swój termometr, bo ogólnie to piecy kłamią. No i wpierdol cukier, żółtko z jajka, skór z cytryny, sok z cytryny i wanilię. I wiecie co? Wanilia, słowo wanilia, to pochodzi z łacińskiego, vagina. Naprawdę, kurwa, ja sam byłem zdziwiony. No, nie wiem dlaczego. No, dalej robimy. No i weź mąkę, ale musisz ją przesiąć. Nie bądź leniwym kutasem albo leniwą pizdą. Zrób to teraz i będzie dużo lepsze. Przesiąć tą mąkę i wlej olej z oliwy, ale jakiś dobry olej, nie jakiś tam tani. Jeżeli ja zobaczę, że lejesz jakiś tam do niczego olej, to ja przyjdę tam i cię w mordę wlejem, bo ja kurwa będę zły. Trochę soli i białka z jajek i biję, i kiedy bijesz, to wlej te reszty cukru i bij, aż robi się gruba biała piana z tego i pomału zmiesz z ciastem. I uważaj, kurwa, tutaj są bąbelki, te bąbelki będą rosły w piecu, dlatego nie używamy proszek do ciasta, bo to będzie i tak rosło. I pomału to wymieszaj, włóż do takiej formy i do pieca, i kiedy będzie miało 96 stopni, ani jeden stopni więcej, ani niżej. 96 stopni to gotowe jest. Wmieszaj troszeczkę soli do cukru takiego jako proszek i kurwa mać, aż będą lecieli kutasy z nieba. Takie to jest dobre, ja nie mam pojęcia, jak to nawet powiedzieć tutaj, musicie spróbować. Kurwa mać, jakie to jest ciastko soczyste i dobre.